Dobry wieczór. Szanowny solenizancie, to przez pana wielokrotnie na ulicach Warszawy świeciło pustkami. To przez pana w domach milkły polityczne waśnie i spory. I właśnie tamtym chwilom poświęcam swoje wspomnienie. Ze stadionu, proszę państwa, w Monterrey wita państwa wasz korespondent. No, mecz, na który czekała cała piłkarska Polska. Po jednej stronie rewelacyjnie grający zespół Brazylii, a po drugiej polska reprezentacja piłkarska. Zainteresowanie meczem ogromne. Jakieś 100 tysięcy ludzi na trybunach. Może ja policzę. Jeden, drugi, tam widzę trzeci. Niesamowita symfonia kolorów przede mną. Nisko, tuż nad murawą, czarny. Czarno-żółto-brązowy szpaler, to owczarki niemieckie, nad nimi niebieski pas, to właściciele i wyżej różnobarwny tłum kibiców. Ale spójrzmy na boisko, niedobra sytuacja, polska reprezentacja cofnięta głęboko do defensywy, niedobrze, tam bramka wisi w powietrzu, jakieś 1,5 metra nad ziemią i gola nie ma, 5 centymetrów nad publicznością. Idziemy teraz 3 zawodnikami, bo Boniek, ta czarna plama u góry ekranu to sędzia. Dziekanowski atakowany tam przez Cezara. Walczą teraz przy samym aucie. Niedobrze, to jest auto brazylijskiej policji. Dariusz Dziekanowski, 42 występ w reprezentacji Polski. Kopany tam nieprzepisowo przez Brazylijczyka. Sędzia pokazuje grać dalej. No nie będę komentował decyzji sędziego, ale państwo widzicie, że to jest idiota. Nadal Dziekanowski. No, wyraźnie podcięty. Czyżby wczoraj jakieś imieniny? Patrzę tutaj na trybuny, mnóstwo reklam. Widzę ogromny napis, Coca-Cola to jest to. Zimna orzeźwia, ciepła wkurza. Majewski, czekamy na zagranie do środka boiska. Majewski słynie przecież ze znakomitych podań. Pamiętam jego podanie o przydział Fiata, o mieszkanie. Zagrywa do środka do Wojciecha Rudego. Rudy, młody, utalentowany, 24 lata w reprezentacji Polski. Idzie Rudy, szkoda, że idzie. Ale jest Wójcicki, dobrze, 15 metrów do bramki przeciwnika, będzie strzelał. I słupek, proszę państwa, to był słupek podtrzymujący oświetlenie boiska. A więc gramy w ciemno, szukam sędziego. Kto to wymyślił, żeby ich ubrać na czarno? Ale oto są Jupitery, chyba któryś z zawodników zakręcił kolor. Niedobrze, ciągły atak Brazylii. Ruszają teraz wszyscy ławą. Sędzia pokazuje, że nie wolno. To jest ława rezerwowych. I zamieszanie pod bramką naszego zespołu. Junior nadbiega tam lewą stroną Sokrates. I fenomenalnie grający dzisiaj Władysław Żmuda opanowuje piłkę. Teraz spokojne zagranie do bramki. I gol! Proszę państwa, nie spodziewał się Józef Młynarczyk. Zagapił się tam na trybuny. Patrzę za nim. Jakąż odwagę mają kibice. Widzę wielki transparent. Telewizja kłania się państwu. Ja też się kłaniam. Do widzenia i do usłyszenia. I skok, niech przeklęty losie, choć sukces był znów blisko, był tuż, tuż. Zawzięło się to 2,28, nie mogę go przeskoczyć, ani rusz. Czy masz styl przerzutowy, czy flop? Czyś mi, bracie, przyjaciel, czy wróg? Musisz w chwili odbicia być chłop, zdecydować się na jedną z nóg. Neologizmy kwitną w naszym klubie, gdyż tę nogę swą wybitną, co wybija wzwyż. I niech tą, kto wybitną sobie lewą ma, ja mam wybitną prawą, z prawej skaczę ja. I bieg, i skok, i znów na plecach leżę, poprzeczka leży obok mnie, a żal. I trener do mnie krzyczy, ech, frajerze, zdecyduj się, czy skaczesz z wyższy w dal. Hej, wyrzucę cię z klubu na twarz. Hej, wypiszę opinię, że hej, rozbieg turniu na lewą brać masz. I jak wszyscy, odbijać się z niej. A ja za ogon chwycę sławę, ręczę wam.
Ja się wybiję z prawej, taki fason mam. Nieprawidłowa prawa wyżej wzniesie mnie niż prawidłowa lewa, tak jak trener chce. Trybuny w śmiech i grają mi na nosie i ścięgna Achillesa strasznie rwie. I bieg, i skok, i 2,28 za pasem, tak wzięty, ani drgnie. Choć przepadły wyjazdy i dysk, kwalifikacja pewna, to cóż, byłem w górze i to jest mój zysk. Tego nikt nie odbierze mi już. Dorwałem sławę, byłem górą, nie ma co. Wyrwałem jej z ogona pióro, takie o. Na przekór ma się, co posłuszną lewą ma. Ja mam wybitną prawą, z prawej skaczę ja. To będzie po prostu krótki referat na początku z cytatami, dlatego czytam, bo cytaty są autentyczne i chciałbym się pomylić. Kilka dni temu pułkownik Wojska Polskiego mówił w telewizorze o konieczności wskrzeszania tradycji w wojsku i powiedział, cytuję, mamy w pobliżu stado ogierów, z którym utrzymujemy bardzo dobre stosunki. W innym programie pewien minister powiedział, jestem pewien, że w przeciągu roku chłopom będzie kwitł interes. Proszę Państwa, pozornie obie te wypowiedzi nie mają żadnego związku z dzisiejszą uroczystością. Niestety, tylko pozornie. Wśród tych wiwatów i komplementów na cześć dostojnego jubilata, do których również się przyłączam, wśród tych pochwalnych laurek, rocznicowych wiązanek i ozdobnych telegramów, musi zabrzmieć głos upominający się o niefałszowaną prawdę. A prawda ta brzmi: za polszczyznę pełną językowych wigibasów i dziwolągów, za zdania bez podmiotów i orzeczeń, za składnię garbatą jak konik garbusek, ba, jak całe stado koników garbusków, z którym to stadem utrzymujemy bardzo dobre stosunki, za to wszystko pan ponosi odpowiedzialność, panie Kazimierzu Górski. Pan i tylko pan. I zaraz ja to panu udowodnię. Niech pan sobie przypomni wspominany tutaj już dzisiaj wielokrotnie słynny remis na Wembley prawie 20 lat temu. Czy pan był świadom wtedy, jaki popłoch pan zasiał wśród polskich dziennikarzy sportowych? Przecież ci biedni ludzie zupełnie nie byli na to przygotowani. Mieli do tamtej pory ustalony żelazny kanon biadoleń, fatalna gra środkowej formacji, czy tam koncepcja ustawienia wolnego jako libero całkowicie zawiodła i tak dalej, i tak dalej. I ten kanon im się sprawdzał. A pan nagle awansuje do finałów Mistrzostw Świata. Zaczęli oczywiście nieśmiało kombinować w nowych, trudnych warunkach. Zaczęli od zera, dosłownie jak dzieci, od kolorów. Cytat. Biało-czerwoni okazali się czarnym koniem na zielonej murawie. Powiedział jeden. A drugi dodał. Nasi chłopcy w koszulkach na piersiach są dzisiaj w białych spodenkach. Potem, naturalnym prawem rozwoju dzieci, przyszła kolej na figury geometryczne. I dowiedzieliśmy się, że płyta składa się z kwadratowych kostek murawy o wymiarach 40×75. Nowy kwadrat. Że widzimy piękną grę w trójkącie. Gadocha, Gorgoń, Lato, Szarmach. I pojedynek dwóch napastników na trzech obrońców. Nowa forma pojedynku, bo do tej pory pojedynek był jeden na jednego.
trudno mi się powstrzymać od zacytowania mojego ulubionego zdania, które brzmiało: Argentyńczykom opadły skrzydła. To już nie te same nogi i w oczy zagląda im źródło porażki, które ma na imię Grzegorz Lato. Nowy język zaproponowany przez sprawozdawców sportowych zyskiwał sobie rzesze zwolenników i naśladowców. Oczywiście taka polszczyzna nie była nowością. Znana już była z rządowych i partyjnych przemówień. Konsekwentna realizacja programu w szczegółowych zarysach będzie wymagać niezbędnych korektur wdrażania. Ale był to ciężki język partyjnych słoni azjatyckich. Zaś zdanie: przepiękny wrzut na środku prawą nogą w kierunku prącego jak parowóz z determinacją w całej sylwetce Kasperczaka. Autentyk, no przecież to. To zdanie miało dynamikę prącego w kierunku i siłę, parowóz i piękno. Przepiękny wrzut. Ten przepiękny wrzut na polskim języku rozrósł się i ukorzenił. Kulawą, garbatą polszczyzną piszą dziś we wszystkich gazetach. I tu mam zdanie, które przepisałem, bo jest wspaniałe. W asortymencie kroczącym susz owocowy bezpestkowy, nawet gdybyśmy nasze wyniki po pierwszym półroczu pomnożyli przez dwa, to wynik będzie ten sam. Taką polszczyzną mówi dziś cała ulica. Kino? Kino to pan skręci po lewo, proszę pana, po lewo, tam jak się plac zaczyna na końcu. Taka polszczyzna króluje na falach eteru i snuje się dymem z komina Belwederu. W żadnym przypadku nie jestem antysemitą, chociaż jestem katolikiem. Ale nadal w czołówce tej polszczyzny są stale dziennikarze sportowi i sprawozdawcy sportowi. Drogi jubilacie, proszę państwa, ja sobie nawet odpuszczę transmisję z obrad Sejmu. Ale jak ja się dowiaduję, że jest sprawozdanie sportowe, nie ma takiej kobiety, która by mnie zatrzymała. Zresztą nie ma powodu. Ja pędzę, siadam przed telewizorem, tyłem nie, żeby mnie obraz nie rozpraszał, i zamieniam się w słuch. Girlandy i balaski języka, którego nie ma. Gramatyka jak po Heine Medina. No i ta poezja. Przecież oni, sprawozdawcy sportowi w tej chwili czwartej generacji, oni już nie mówią prozą, to jest poezja. Oni na każde słowo znajdują odpowiedni ekwiwalent poetycki. To są parabole, metafory, elipsy i tak dalej, i tak dalej. Dwa przykłady autentyczne. Otóż sprawozdawca sportowy w tej chwili, jeżeli widzi sędziego, który to sędzia, wychodzi z piłką na boisko, to cóż on powie? Że sędzia niesie piłkę? Gdy w życiu. On tę piłkę musi poetycko określić. I co on mówi? Piłka. Co to jest piłka? Sędzia niesie? Skórzany przedmiot pożądania 22 mężczyzn. Autentycznie. Sędzia będzie odwizywał faul. Sięga po co? Po gwizdek? Co to jest? Czarny przedmiot, który sędzia wkłada sobie bezpośrednio do ust. Proszę państwa, zastanawiałem się, skąd oni to umieją. Dlaczego tak? Oczywiście talent. Z tym się trzeba urodzić, tyle nie ma to siły. Oprócz tego tytaniczna, ogromna praca, bo to jest ciężko mówić po polsku wbrew wszystkim regułom, żeby się nie pomylić. Oprócz tego są oczywiście przy tym wszystkim pewne takie czynowinki, czyli zawodowe kruczki ułatwiające im to mówienie. I ja to państwu chciałem zaprezentować. W tym momencie wyjątkowo, jako jedyny wykonawca, podeprę się scenografią. Wojtku, czy ja cię mogę poprosić o scenografię, bo ja cię tam zostawiłem na stole. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, uprzejmie. To jest właśnie to. Dziękuję. Umówiliśmy się, że będą brawa dla wykonawców, ale nie wiem, czy to jest tak, no, chodzi. Proszę państwa, i to jest właśnie to. To nie jest autentyk, to jest satrapa. To jest satrapa, ale to nam wystarczy.
Proszę Państwa, niech Państwo zwrócą uwagę, na czym polega pewien kruczek sprawozdawców sportowych. Otóż każdy ze sprawozdawców, zanim zacznie sprawozdawać sportową, to on coś takiego nakłada sobie na głowę. Bardzo proszę się śmiać, mi to nie krępuje. Ja się w lustrze widziałem, także ja Państwa rozumiem. To jest zrozumiałe dla mnie. Tak. I co on przez to uzyskuje? On uzyskuje przez to, że jest całkowicie odizolowany od świata zewnętrznego. Uszy ma zatkane i nic nie słyszy. I już jest dobry. Tutaj ma mikrofon. I on do tego mikrofonu mówi. Jak on do tego mikrofonu mówi, to po tym drucie tutaj, on to słyszy. I wtedy to, co on słyszy, to on tutaj mówi. No i teraz już konsekwentnie. To, co mówi, znowu słyszy i znowu to mówi i tak dalej. Jak on raz wpadnie ten konwejer bez sensu, dobry wieczór, to on już wyjścia nie ma. On może mówić na okrągło, bez chwili zatrzymania, bez brania oddechu. Dosłownie tak, oni nie mają jakiś sposób, oni inaczej oddychają. Tam mi mówił jeden. I stoi i mówi cały czas bez przerwy, a mówi mniej więcej tak. Halo, halo, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, właściwie dobranoc, jako że różnica czasu pomiędzy moim a naszymi zegarkami wskazuje mi na to, że mam chyba pełne prawo tak powiedzieć. Witam zatem serdecznie raz jeszcze wszystkie zegary na stadionie w Caracas, w wielkim, nowoczesnym mieście, po placach i ulicach, których jeżdżą zresztą również z Polski, a skółki postępu technicznego widziałem tam dzisiaj Żuka, a właściwie dosłownie cały autobus przystrojony flagami naszych pobratymców za demokratycznej łaby. Wszyscy bardzo podnieceni, ale w ramach całkowicie dozwolonych przepisami z flagami i piosenkami o bardzo południowym temperamencie, a po południu zresztą również jakieś szalenie wzruszające spotkanie z szefem miejscowej policji, którego żona jest góralem spod Nowego Sącza. No i ci wszyscy kibice, którzy pragnęliby jak najlepszej gry naszych reprezentantów w koszulkach na piersiach, jak Państwo słyszeli, gra się jeszcze nie rozpoczęła, trwa dopiero 26 minut. Pada ta nawet bramka z środkowego podania, którego nie bardzo widziałem. Nie zostaliśmy bowiem wpuszczeni na zieloną murawę boiska i musimy relacjonować dosłownie, że tak powiem, siedząc w kabinach. Proszę Państwa, 46 dziennikarzy z 72 krajów świata relacjonuje to pełne napięcia i ważne spotkanie, ale może i nie pora teraz tuć te reminiscencje na przyszłość, bo to tam widzę, jak w tym roku jasno rozjażdżam. Z tego tunelu ukazują się sylwetki reprezentantów z tych żelaznych składach. No może tam trochę i rdza nadżarła stalowe szeregi, mam chyba pełne prawo tak powiedzieć, jako że kapitanem zespołów jest znany szwedzki internacjonalno holenderski Van Korak, a właściwie nie Van Korak, tylko Jan Korak, nasz Jan Jaś Korak, świetnie mówiący po polsku, ponieważ zarówno on sam, jak i jego rodzice pochodzą z Baśni i Hercegowiny, ale uwaga! Środkowy Koraczewicz podaje po trójkącie do Sebastiano Norwek, grający w Wenezueli, atakuje Jedolezal III, przeszedł do szalaru Rak, Polak do węgla, spinne dwa bratanki i bułgarski kończek nieuchronnie przepięknie strzela końcami rąk piętych własnych palców u nóg. Tak, proszę Państwa, ale bramkarz radziecki nie uznał tej bramki i pokazuje, że wybijać będą Włochów po zewnętrznej stronie linii autowej. Głęboki wykop, pada Ażala, tak bowiem pisze się prawidłowo w wymowie, to trudne nazwisko. Nic nie było, pokazuje sędzia grać dalej. Nie było, tak, sędzia wyjmuje długą czerwoną. Nie, to żółta, tak, żółta kartka dla Japończyka i o zakonie funę sympatycznych Chińczyk z Deli. Zgłoszony jest do szatniarzy, sędzia patrzył na zegarek, ale jednocześnie gwizdek pana Oklahoma z Turcji, notabene świetnie gwizdzący po polsku. Kończy się pierwszą połowę tej emocjonującej gry, przystanie zbliżonym do remisowym 3-2 dla naszych przeciwległych barw. No proszę, za cóż, króciutkie resume. Gra optycznie ciekawa, bramkostrzelna anemiczność, sędzia przedłuża trochę grę, prawdopodobnie ze względu na zegarek. Miejmy nadzieję, że wynik panie rozstrzygnięty nie na zielonym stoliku działaczy, ale podczas sportowej rywalizacji gry obydwojga zespołu, których właśnie widzimy przy końcowej linii rozpoczynającej boisko. Ronaldinho podaje już niezbudowany łysy jak kolano brunet z dziewiątką w taki charakterystyczny sposób pokazuje na środek. Tam grajcie chłopcy, tam nie ma nikogo, a Magier nie ma spowody, ty nie rozstrzyszała. Wspaniale, proszę Państwa. Ocna, jakby fałszerzem bita piłka, odbija się od mur nóg zawodników, przyszybuje poza boisko. A teraz widzę w swoim locie, mija stanowiska spikerów telewizji czeskich, tureckich, zbliża się w moim obecnym kierunku. Tak jest, proszę Państwa. Wspaniale bita piłka, tradycyjnie trafia mnie w głowę, nic nie widzę, świetnie się czuję, wspaniała walka, śliczna choinka, łańcuch kleju i dzieci ze szkoły numer 165 w Warszawie, a ze stadionu Chorzowskiego w Mediolanie. Mówił do Państwa jak zawsze Napoleon Bonaparte. Ha, ha. Pan jest za to odpowiedzialny.